Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że internet już wystartował. Kot jest uciekł gdzieś, jest zestresowany, a Neo jest strasznie zazdrosny. To jest właśnie Neo. Neo jest strasznie zazdrosny i też chce być w telewizji. Ale Neo już sobie pójdzie, bo mu niewygodnie siedzieć i zaczniemy rozmawiać. O, już Neo. Proszę Państwa, nieźle zostałem dzisiaj przemielony. Trudno, ale powiem szczerze, że najbardziej stresujące dla mnie są właśnie spotkania z Państwem. Więc staram się zrobić to jak najlepiej. Wybaczcie, może to będzie trochę krótsze, może trochę rwane, ale wybaczcie mi. Proszę Państwa, zajmę się dzisiaj kilkoma sprawami. Nie zawsze będę patrzył w kamerę, bo będę sobie tam podczytywał. Pierwsza rzecz. Kiedy wojska rzymskie opanowywały jakiś teren, no to prosiły do Panteonu bogów o dodanie, prosiły, no, uznawały, że dodanie aktualnego Cezara do Panteonu bogów jakiegoś tam plemienia podbitego, czy jakiejś podbitej nacji, uznawali to, że to jest lojalność wobec Rzymu. Było to możliwe w politeizmie, w związku z czym tak się na ogół działo. Natomiast Rosjanie budowali pałace. Wszędzie, gdzie byli, budowali okropne, ogromne pałace. Oczywiście mówię o projekcie zburzenia Pałacu Kultury. Nieważne, co na tym zostanie, co tam będzie zrobione, to jest na razie nieważne. Natomiast ja też byłem od wielu lat zwolennikiem rozwalenia tego koszmaru albo przerobienia go na jakieś inne, nie wiem co, zabranie tych wszystkich rzeźb socrealistycznych, czy no nie wiem co z tym zrobić. Przybrać go w coś, przerobić na coś i tak dalej. Niestety, coś mi się wydaje, że rozebranie tego koszmaru będzie raczej niemożliwe bez totalnego bombardowania okolicy. Przynajmniej, dlatego że usłyszałem od znajomego inżyniera, że tak prawdę mówiąc, to są tam jeszcze podziemia, bardzo jakieś ważne, niezbadane podobno podziemia, czyli licho wie, co tam jest tak naprawdę, prawdę mówiąc. I rozebranie tego będzie nie tylko bardzo kosztowne, ale i technologicznie niemożliwe. Chyba że w jakiś sposób, może nowe technologie weszły, to się uda. No, w każdym bądź razie mam nadzieję i kibicuję temu, że zamiast Pałacu Kultury, to jest Pałacu imienia Stalina, bo on tak się nazywa, Pałac Kultury i Nauki, zwany w skrócie Pekinem, nie wiem dlaczego, nigdy nie miał nic wspólnego z Chinami akurat, nawet ludowymi, może być, przepraszam, nie wiem po prostu, dla niektórych wszyscy uważają to, że to jest taki kierunkowskaz w Warszawie. Może rzeczywiście przyjezdni kierują się na Pałac Kultury zawsze, ale jak się jeździ metrem, to nic nie widać na zewnątrz, proszę Państwa. No tak to wygląda. Natomiast co będzie potem? Nie wiem, może by rzeczywiście poddać pod głosowanie nie tylko warszawiaków samych, ale również i narodu, co chcą, aby było na tym miejscu. To było bardzo ciekawe. Ja optuję za Muzeum Ofiar. Jeżeli już chcemy bawić się w martyrologię, chcemy bawić w muzeum, to może tam stworzyć porządne muzeum ofiar obywateli Polski, zarówno Polaków, Żydów, innych nacji, których zabili i Niemcy, i Rosjanie. Może coś takiego, może naprawdę z prawdziwego zdarzenia Muzeum II Wojny Światowej, nie łaczam temu Gdańsku, ale bardzo ciekawe, tak prawdę mówiąc, poza Muzeum Powstania Warszawskiego, to w Polsce nie ma chyba takiego muzeum, ja nie liczę Muzeum Wojska Polskiego i tak dalej, ale to warto, żeby w centrum coś takiego było. A może zupełnie coś innego, nie wiem. W każdym razie ja bym arbitralnie nie decydował, co tam ma być, tylko po prostu zapytał się obywateli naszego kraju. Różne mogą być pomysły. Nie wiem, proszę Państwa. Oczywiście to była taka mała wstawka. A teraz zaczniemy się czymś poważniejszym. Proszę Państwa, ja sobie już tu przygotowałem. Obejrzałem dzisiaj sobie w faktach po faktach pana Lewandowskiego.
No ja nie będę powtarzał, co on mówił. Oczywiście to jest absolutnie człowiek, z którym jestem całkowicie po drugiej stronie, ale niezwykłem był obrażać ludzi, nawet przeciwników, a raczej wolę z nimi dyskutować. Natomiast zwróciłem w tej wypowiedzi jedną rzecz. Chodzi oczywiście o wczorajsze głosowanie. Przyciskany pan Lewandowski przez umiejętnie grającego redaktora no, wił się jak mógł, ale w końcu stwierdził, że jakąś karę dla posłów, którzy głosowali za tą rezolucję, jakąś taką karę, jak on to powiedział, delikatną, warto by jednak im dać. Tylko że bardzo ciekawa jest motywacja, ponieważ motywacja była taka, by nie dawali amunicji, no oczywiście amunicji rządowi, czyli z tego wynika, że karzemy ich tylko dlatego, że dali amunicję rządowi, a to, że głosowali przeciwko Polsce, jest absolutnie nieważne i traktowane normalne to jest. Normalne to jest. Nie rozumiem tego i cały czas powtórzę, to jest niespotykane w żadnym kraju na świecie. Jak można, będąc delegatem kraju, a więc wybranym przez jakąś tam część ludzi, no przecież widzicie, to jest naprawdę kuchnia i tam coś jeździ. I po prostu nie rozumiem, jak można głosować przeciwko temu krajowi. Zresztą nie tylko ja tego chyba nie rozumiem. I teraz przeczytam coś jeszcze gorszego, proszę Państwa. Proszę wybaczyć, muszę sobie tu przeczytać. O, ja trochę dzisiaj poczytam też Państwu. W związku ze szkodliwym, bezczelnym działaniem polskiego rządu i ludzi tej opcji apeluję do wolnego świata i organizacji demokratycznych o solidarną pomoc, by wszędzie, gdzie to możliwe, ludzi tych wyrzucić z zajmowanych stanowisk. Jeśli to nie pomoże, proszę nie wpuszczać ich do państw demokratycznych, bo sieją zamęt i niezgodę. Przed, bo powinien być przecinek. Podpisane Lech Wałęsa. Proszę Państwa, ja nie wiem, jak to skomentować. Na początku myślałem, że to fake. Po raz pierwszy w swoim życiu widzę, żeby prezydent Polski, były, bo były, ale prezydent Polski wzywał obcych do zrobienia w Polsce porządku, oczywiście jego zdaniem porządku. Proszę Państwa, ja na ogół nie wypowiadam się o Lechu Wałęsie, czasami publikuję memy, ale tylko dlatego, że one są śmieszne, jak o wszystkich prezydentach zresztą. Natomiast nie chcę się wypowiadać na temat jego związków z SB. Powiem szczerze, że nie miałem z nimi do czynienia, nie miałem do czynienia z Lechem Wałęsą w sensie prowadzenia i takich rzeczy, czy tam nawet wiele rzeczy było dla mnie nowych również z prac profesora Cęckiewicza. Uważam, że to jest potwierdzone i było potwierdzone. Wiem również, że ze służb bezpieczeństwa tak łatwo nie tak łatwo było się uwolnić, szczególnie wtedy, gdy zajęło się jakąś funkcję. Ale chciałbym przypomnieć zupełnie co innego. Lech Wałęsa został wyniesiony na ramionach milionów robotników. Oni go nieśli, wynieśli go na najwyższy urząd w państwie. Ci robotnicy, te 10 milionów robotników, którzy byli nie tak jak on, ale którzy byli rzeczywiście pałowani, do których strzelano, których pozbawiano pracy, wywalano, wsadzano w tych czasach. Ja byłem po drugiej stronie. Pracowałem w wywiadzie, prawiacie Państwo, gdzie pracowałem, że w tej jedenastce. Wiecie Państwo, co robiłem, pisałem o tym. Ale zawsze widziałem, co się dzieje. Widziałem, jak się tworzy ten cholerny establishment. I w tym momencie Lech Wałęsa zapomina o tych wszystkich robotnikach, którym powinien być wdzięczny, bo to on im powinien być wdzięczny. To nie on wywalczył wolność. To nie on wywalczył zmianę ustroju. To wywalczyło te 10 milionów zwykłych, normalnych robotników z zakładów pracy, którzy za to zapłacili najwyższą cenę, niektórzy przed 89 rokiem, ale wszyscy po 89 roku, bo to ich wywalano z pracy, ich zakłady sprzedawano razem z nimi, ich po prostu oszukano. I teraz Lech Wałęsa, były prezydent RP mojego kraju, dla którego ja też pracowałem, bo pracując wówczas w kontrwywiadzie, czy w ogóle w służbach, pan prezydent był moją władzą, a ja szanuję władzę. Szanuję w tym momencie prezydenta, był najwyższą władzą i ja dla niego również pracowałem. I teraz co się dzieje? I teraz on wzywa tych, których ja zwalczałem, nie w tamtych czasach, tylko już po 90 roku, z którymi usiłowałem walczyć, do czego? Do czego? Do obalenia legalnego rządu w Polsce?
Zdaje się, że panu Lechowi Wałęsie pomyliła się jednak Polska z czym? Z Białorusią? Chociaż o Białorusi też tak nie mówił. Z Putinem? Z czymkolwiek? To jest coś niemożliwego. Ja nie wiem, czy jakikolwiek opozycjonista, czy jakikolwiek, czy wielu ludzi jest w opozycji, może się nie podobać ten rząd, może się nie podobać PiS. I niech się nie podoba. Jeśli ja bym to usłyszał w polskiej telewizji, w polskiej telewizji na przykład, że ktoś narzeka, ktoś mówi nieprawda, a to słyszę, ktoś z tej opozycji, ale to jest w polskiej telewizji na polski użytek. A tu co? Do czego jest ten apel na tym twicie? To jest, proszę Państwa, niemożliwe. Ja zupełnie tego nie rozumiem. I też nie z mojej bajki prezydent Aleksander Kwaśniewski, mimo swoich wszystkich wad i minusów, których jest większość, proszę zauważyć, nigdy. I to nie jest tak, żebyście Państwo powiedzieli, że ja nagle zacząłem bronić komunistów. Nie o to chodzi. Po prostu nigdy. Jako były prezydent nie wypowiedział się tak źle. A ten, syn robotników, guru robotników, wyniesiony przez robotników, wypowiada się przeciwko tym robotnikom. Tylko dlatego, że co, że nie głosowali na tych, co go popierają? To jest niemożliwe. Żal mi jest po prostu czasami patrzeć, jak z legendy, która mogła być legendą, rzeczywiście mogła być legendą, robi się coś zupełnie odwrotnego. Oczywiście ja jestem tylko i wyłącznie były esbek, dla pana Wałęsy jestem nikim, on jest guru, o nim mówią w świecie, ale naprawdę, naprawdę nie sądziłem nigdy, że były prezydent naszego kraju, mojego kraju, państwa kraju, bez względu na to, co sobie myślę o obecnej władzy, czy ją popieram, czy nie, a jak państwo wiecie, częściowo tak, częściowo mnie ta władza irytuje, denerwuje również, ale nigdy w życiu nie pozwoliłem sobie udzielić takiej, powiedzieć czegoś takiego. Już byli tacy. Ja wiem, że pan Lech Wałęsa uważa się prawie za cesarza, a był król w Polsce, który również wzywał obce mocarstwo. Więc jest to dla mnie w ogóle jakaś paranoja. To nie może tak być. To nie może być tak, proszę państwa, bo powinniśmy mieć zupełnie... To są... Aż mi się nie chce tego dalej komentować. Proszę zauważyć, że ja nie chcę obrażać pana Lecha Wałęsy. Nie mówię o nim, o jego tej przeszłości i tak dalej. Raczej staram się zrozumieć pewne rzeczy. Zrozumieć również jego własną tragedię, ponieważ uważam, że został zupełnie sam i dlatego piszę te bzdury. A jeśli ma jakichś doradców, którzy mu to doradzają, no to na miłość boską, gdzie jest kontrwywiad? Gdzie jest kontrwywiad? Bo w ten sposób były prezydent naszego kraju skreśla się dla mnie zupełnie. I może i przestanie być. Ja wiem, że dla większości z Państwa jest on symbolem czegoś tam. Dla mnie przykro mi nie jest. Nie jest i nigdy nie będzie. Między innymi właśnie za takie tweety. Dobrze, proszę Państwa, trochę się wkurzyłem. Przejdziemy do innego tematu. Niezwiązanego oczywiście, chociaż tak się dziwnie mi on złożył ten temat. Przypadkiem, zaraz proszę wybaczyć, zobaczę jakieś pytania. Łabędzi śpiew, jeśli chodzi o Bolka. Wiele epitetów tu pasowało, co się rozwozić na tym człowiekiem osadzi. Już go historia, to wszystkich nas czeka kiedyś. Guru, bo, haha. Proszę Państwa, ten, kto to napisał, prawdopodobnie jest młody i nie pamięta roku 90. Byli ludzie. Był Andrzej Gwiazda. Była pani Anna Walentynowicz, świętej pamięci. Był pan Wyszkowski, którzy mówili. I co z nich zrobiono? Co z nich wtedy zrobiono, proszę państwa? Większość ówczesnego społeczeństwa, większość robotników, jakby się powiedziało słowo na Lecha Wałęsę, dosłownie zlinczowałoby człowieka, proszę państwa. To są te czasy. Po drugie, jeśli to powie jakiś, nawet poseł, to przejdzie. Ale jeśli to mówi były prezydent kraju, mówi takie rzeczy, świat to odbierze inaczej. Tak to niestety, proszę państwa, wygląda. Tak to odbieram. Przykro mi. Dobrze, gdzieś mi uciekały tego. Co z tymi skokami? Nie wiem, to nie na dzisiejszą audycję, muszę się z tym zapoznać. Naprawdę, odpowiem na to, ale to teraz nie jest question and answer. Okej. Okay. Proszę Państwa, drugi ciekawy artykuł, który dzisiaj znalazłem, jest artykuł z Polskiej Racji. CIA ujawnia, że kat Polaków i bohater
Ukrainy Stepan Bandera był nazistowskim agentem. Artykuł jest ciekawy, rzeczywiście jest dość ciekawy raport CIA, zdaje się, z 1949 roku. Z arty ciekawy jest ten raport. I rzeczywiście to był nie tylko nazistowskim agentem, ale prawdopodobnie również był i agentem CIA. Ale ja nie od tego zacznę, proszę Państwa, nie od Bandery. Otóż jest taka książka, znowu będzie odwrotnie, nazywa się Legacy of Ashes, The History of the CIA, czyli po polsku Dziedzictwo Popiołów, Historia CIA. Książka o tyle ciekawa, że książka jest dość, może nie krytyczna CIA, ale książka ta pisana jest jakby z perspektywy zwolenników Angletona. Angleton był uznawany, niektórzy uważają, że na skutek ogromnej operacji rosyjskiej, radzieckiej jeszcze wtedy, w ogóle za wariata. I samo CIA go uznawała za wariata i w latach 70., 60., 70. to było widać wyraźnie. No ale to nie jest, ale to o Angletonie to warto by zrobić specjalną audycję. Zresztą mój znajomy Sebastian Rybarczyk pisze, chyba już wydał nawet książkę o Angletonie. Sebastian, jeżeli mnie słuchasz, to powiedz coś albo napisz o tym, bo to jest naprawdę ciekawa rzecz. Co jest w tej książce napisane? Najpierw jeden fragment. Akta agencji opisują frakcję ukraińską, na której czele stał ten człowiek jako organizację terrorystyczną. Chodzi o niejakiego Mykołę Lebiedia. Lebiedia. Sam Lebiedź siedział w więzieniu za zabójstwo polskiego ministra spraw wewnętrznych i uciekł, kiedy Niemcy zaatakowały Polskę 3 lata później. Uważał zatem hitlerowców za swoich naturalnych sojuszników. Niemcy zwerbowali jego ludzi do 2 batalionów. Jeden z nich nazywał się Słowik, które walczyły w Karpatach, przetrwały do końca wojny i pozostały w ukraińskich lasach, by doręczyć sekretarza obrony Forrestala. Lebiec udał się jako samozwańczy minister spraw zagranicznych do Monachium i zgłosił swoich ukraińskich partyzantów do misji CIA przeciwko Moskwie. Departament Sprawiedliwości ustalił, że on był on zbrodniarzem wojennym, który mordował Ukraińców, Polaków i Żydów, ale wszelkie próby deportacji ustały, gdy sam Alan Dulles napisał do federalnego urzędnika imigracyjnego, że Lebiec ma nieocenioną wartość dla agencji i brał udział w operacjach o pierwszorzędnym znaczeniu. Proszę Państwa, Mykoła Lebiec razem z Banderą siedział za Pierackiego. Oczywiście, że tak. Co jest ciekawe w tym wszystkim? Jak słyszycie te kroki, to mój syn się przekrada. Co jest ciekawego w tym wszystkim? Otóż Lebiec po zabójstwie ministra Pierackiego uciekł przez Gdańsk, przez wolne miasto Gdańsk, uciekał do Niemiec i został aresztowany w Szczecinie, ale przez Niemców. I Polacy nie żądali ekstradycji i w roku 1935 Adolf Hitler osobistym poleceniem wydał go Polakom. Lebiec został skazany na karę śmierci. Wyrok mu zamieniono na dożywocie. Notabene ożenił się z kobietą, która również siedziała za zabójstwo Pierackiego. Proszę Państwa, bardzo ciekawe jest, dlaczego Adolf Hitler go wydał. 5 września Lebiec uciekł z więzienia i zgłosił się do Niemców. On był potem parę razy aresztowywany przez Gestapo i tak dalej, bo on założył tą wolną partię, potem się wolną partię Ukrainy, tam niepodległość Ukrainy ogłosił. W czym popierało go, notabene, popierał go Wehrmacht i popierała go Abwera. To, o czym pisze, o czym jest napisane w paru książkach, na przykład w tym, na przykład u Kershowa w Hitlerze, czy nawet Goebbels o tym wspomina w swoich pamiętnikach. Lebiec jest uznawany, jest uznawany za autora i wykonawcę rzezi wołyńskiej. Po wojnie CIA go chroniło. W tej książce jest to wyraźnie napisane. CIA go chroniło do końca. Amerykanie go chronili, wiedząc dobrze, że jest to morderca, bandyta, nazista, hitlerowiec, prawie że, I że to jest także i oszust, bo ta operacja, o której oni piszą, to się nagle okazało, że ta operacja w ogóle nie wyszła, dlatego że Lebiec im wmówił, między innymi, że tak jak zresztą i Bandera w tym układzie, że UPA jest tak ogromną armią, że oni po prostu ruszą na Moskwę. Zrzucono tam całą masę agentów, tych Ukraińców, których oni niby wykształcili prosto w ręce NKWD.
a Rosjanie po prostu przejęli ich radiostację, przejęli ich łączność, no i ładowali CIA niesamowitymi historiami na temat sukcesów, między innymi przejmując broń i pieniądze. To była dość ciekawa operacja. Wszystko jest właśnie w tej książce. I w tej książce jest jeszcze jeden fragment. W lipcu 1949 roku pod silnym naciskiem armii CIA przejęła grupę Gehlena, który ulokował się w Pula pod Monachium, gdzie Hitler miał jedną ze swoich kwater głównych i włączył do swojego okręgu tuziny czołowych zbrodniarzy wojennych. Tak jak obawiali się Helms i Zichel, wywiad radziecki i wschodnio-niemiecki spenetrowały organizację Gehlen na najwyższych szczeblach. Widzicie Państwo? Od samego początku. Czyli musieli tam wprowadzić jakiegoś agenta, prawda? Od samego początku Rosjanie w jakiś sposób to kontrolowali. Co to znaczy? To znaczy dla mnie również, fragmentów tych książek, że Rosjanie tak samo, Stalin tak samo tolerował zbrodniarzy hitlerowskich. Nawet jeśli te zbrodnie wykonane były na jego własnym narodzie, co również świadczy o całkowitym cynizmie. Cynizmie Stalina i w ogóle cynizmie władz sowieckich. Jeśli chodzi, teraz wróćmy do Bandery. Bandera był według tego raportu CIA jest arcyciekawy, bo tam wyraźnie jest powiedziane, że w wypadku powstania wolnej Ukrainy należy zrobić wszystko, żeby nie opierać się na Banderze i na UPA. Ze względu na to, że oni są, zaraz szukam tutaj z tego, bo oni zdjęli klauzulę tajności. Proszę wybaczyć, proszę Państwa, że się nie gapię jak zwykle. Raport również wskazuje, że skundlone państwo Stefana Bandery w ciągu 5 tygodni swojego istnienia dokonało licznych mordów. Wśród nich wymienia zabicie 3000 Ukraińców, 15 tysięcy Żydów oraz paru tysięcy Polaków. Na koniec raportu CIA stwierdza, że mówienie i pisanie pozytywnie o tamtych 5 tygodniach istnienia Ukrainy wynika ze słabości ludzkiej pamięci. Powinno być zupełnie na odwrót, a ruch dążący do tego, by w przyszłości stworzyć wolną Ukrainę, powinien te wydarzenia wstydliwie przemilczeć. Tak właśnie, zdaniem autora, powinno się traktować ten pełen hańby faszystowski, hitlerowski, na wzrost okrutny epizod, który przyczynił się tylko do ludzkiego cierpienia. Pisali w CIA w 1949 roku, proszę Państwa. A co się dzieje teraz? Dlatego ja mówię wyraźnie, cały czas, że na Ukrainie należy często wymusić sprawiedliwą ocenę swojej własnej historii. I nie chodzi o to, żeby ich traktować jak wrogów. Bo ten epizod, ta zbrodnia, epizod to tak się nazywa w CIA, ta zbrodnia przeciwko ludzkości winna być potępiona przez wszystkich, którzy chcą pokojowego współistnienia między dwoma naprawdę wielkimi narodami, które mają dużo do zrobienia razem. Razem. Ale muszą wyeliminować tego typu historie. Ukraińcy szczególnie. Sorry, że tak krótko dzisiaj. Dziękuję Państwu i dobranoc, do jutra. Jutro ostatnia KHT w tym tygodniu, a w niedzielę o 19:30 zapraszam na KHT Question and Answers. Dziękuję Państwu, dobranoc.